na 100 punktów. Był taki produkt, który nawet jedna grupa się pytała, co to jest. Nazywa się on Kindle. I to jest urządzenie, zaraz wam pokażemy. Potem wyświetlimy jeszcze to na slajdzie. To jest urządzenie do czytania e-booków, na przykład z Amazona. Jak wam się wydaje, która to jest faza cyklu życia? Dobra, z tym razem do tej narodziny. Czy któraś grupa ma inną sugestię? Nie? Zgadza się, to są narodziny, to jest produkt, który dopiero jest wprowadzany na rynek. Brawo! Dobrze, była Cola, teraz jest jej największy konkurent, czyli Pepsi. Jestem przygotowany numer jeden, kto powie? Według nas to jest faza trzecia, czyli dojrzałość. No i świetnie, brawo! Świetnie, bardzo dobrze. Dobra, słuchajcie, teraz mam następny produkt. Znaczki pocztowe. Mam nadzieję, że jeszcze rozpoznaliście. Tak? Powiedzcie proszę, w której fazie jest ten produkt? Odpowiesz? Schyłek. Bardzo fajnie. Oczywiście to jest produkt, którego już coraz mniej osób kupuje, bo chociażby dlatego, że coraz mniej listów wysyłamy, tak? Kolejny produkt, laptop i kolejne, które będą podkupione. Laptop jest w dojrzałości. I to jest prawidłowa odpowiedź. Oczywiście laptop to jest już produkt dosyć dojrzały. Pewnie nie jest jeszcze w późnej fazie dojrzałości, ale na pewno już przed fazą dojrzałości. Teraz pytanie, to wy chyba będziecie specjalistami od tego. Ciekawa jestem, w której fazie umieściliście Pokemony? Schyłek! Schyłek! Widzę, że wszyscy mówią, że schyłek. A czy ktoś ma jakieś... Czy są jakieś inne głosy? Pojawia na rynku, już nie ma, tak jak kiedyś były i Pokemony filmy, i Pokemony gadżety, maskotki, gry, tak teraz nie pojawiają się nowe produkty, teraz ten produkt się coraz słabiej sprzedaje. Dobra, następnym produktem jest również produkt taki raczej dla dzieci, nie jest, to nie przy chłopcach, to nie jest dobre pytanie, ale mamy Barbie. Co to się mówię? Schyłek. Waszym zdaniem? Dojrzałość. No naszym zdaniem to jest też dojrzałość. Pozorom, nawet jeśli wy sami wyrośliście z Barbie, to pewnie młodsze rodzeństwo wciąż jeszcze ten produkt bardzo lubią i się bardzo dobrze sprzedaje. Dobrze, ja mam laptop, teraz mam komputer. Gdzie jest komputer? Brawo, późna faza, ale dojrzałość wciąż bardzo wiele osób komputery kupuje i kupować będzie. No dobra. Słuchajcie, a ja mam teraz w takim razie w ręku konkurencję dla Barbie, czyli laleczki Bratz. No i ciekawe, co pan na to powie. No, tak, schyłek. Lalki Bratz to jest schyłek? Dziewczyny mówią, że dojrzałość. Ktoś tutaj... Uwaga, uwaga, słyszę tutaj też sugestie, że to jest młodość. I naszym zdaniem, patrząc na sprzedaż tego produktu, na marketing, jaki jemu towarzyszy, to jest produkt w fazie młodości. Rzeczywiście produkt w fazie młodości. Przedostatni produkt, jaki nam został, to mamy klocki Lego. Ten produkt umieściliśmy w dojrzałości. I super, brawo! Również poprawna odpowiedź.
pamiętacie, kiedy ten produkt został do Polski wprowadzony? We wrześniu. No to jak wam się wydaje, to, która to jest fala cyklu życia? Narodziny.